bardziej polscy, statycznie mówię, popularny były Azjata do fizycznego pracy. Okay. Ale teraz też jest większość specjalistów. Chodzi o informatyków, spawacze, murarz, no budowlanie. Też się wyspecjalizowali, prawda? I zaklimatyzowali. Tak. Ale poza w zasadzie tym pośrednictwem pracy, poza wdrażaniem pomocy też prawnej, bo też się tym zajmujesz, legalizowaniem też tej pracy, robisz też biznesowo coś więcej, prawda? I też nie chodzi tylko o biznesy, a o twój kraj, prawda? Co to jest takiego? To jest tak, że ja chcę robić coś sensownego na życiu. Mhm. Myślę, że to, co robię, to jest dla mnie, ale jako obywatelu Nepalu, ja powinien robić coś dla kraju, to ja chcę promować Nepal, turystykę. To nie mam coś nowego, którego chcę robić, tylko że o mnie coś chcę dać, bo Nepal to jest bardzo popularny, bo mamy Mount Everest, bardzo dużo ludzi zna. Prawie wszyscy zna, Budda urodziły Nepalu, tak? To jest popularny kraj, ale dopóki ludzie nie mówi, to nie jest tak popularny, nie jest głośnione. Tym chciałem zajmować, od parę lat chcę, robię, nie tak na całą siłę. Ja organizuję na różne miasto Polski, gdzie mam kontakt, to że o Nepalu mówię. Takie małe spotkanie, byłem na Seskole, na Dom Kultury, ja tam się zaprosiłem ludzi, którzy lubią Nepal, tak? I tym roku chcę promować i być kontaktem ludzi, którzy byli w Nepalu, którzy kochają Nepalu. Tutaj bardzo dużo ludzi było w Nepalu, lubią. Co jest, ja sam też podróżowałem różny kraj. Nie mówię, bo Nepal jest dobre, inny kraj złe. Nie. Ja nie mówię, co jest złe. W Nepalu, podróżując Azji, to uważam, Nepalczycy są bardzo mili i bardzo kulturalni. Mm-hmm. Co są plusy Nepalu dla turystyków? Na pewno. Bo ty chcesz turystykę rozwijać, prawda? Rozwijać turystykę. Ty chcesz, żeby ludzie przyjeżdżali, ale to jest patriotyzm czy już biznes? A może jedno i drugie? Nie, nie. Tak, jedno i drugie. Nie chcę kłamać, że powiem, że nie. Pierwsze miejsce dla mnie punkt widzenia jest patriotyzm, bo dla kraju. Tak. To biznes ja mam. Ja od 2006 roku rekrutuję studentów, tym jestem dobrze, rekrutuję pracowników, troszkę czas zajmowałem import, eksport, ale widziałem, że to jest czasochłonne, to nie jestem 100% na import, eksport, ale jak to do mnie głosa, to ja pomagam. Bardziej bezpieczam biznesmenów, które zajmuję się Azji, mam kontakty. To no bo znasz i Azję i tutaj, tak. I umiesz to połączyć. To, że i znam jeden, drugi. Za co od 2006 roku jestem na rekrutacji studentów, w tamtym kraju mam kontakty i mam partnerów, które jest na społeczeństwo taki dobre uznawane. Taki, można powiedzieć, na poziomie biznesmeni są, oni mają tam kontakty biznesmenów polityczne, to mi ułatwia sprawę. Jak mam partner w Polsce, który chce tam wysyłać towar albo chce robić biznes, to ja najpierw badam tego klienta, że to nie jest zaufane, ile procent mamy ryzyków, że jak się nie oszuka, bo to daje słowa, tam ja się bezpieczam. Ale też innym oszczędza pieniądze i czas, ponieważ ty jesteś w stanie to gdzieś tam wcześniej zlokalizować. A powiedz mi, jak obserwujesz, odkąd jesteś w Polsce, obserwujesz biznes, bo mimo wszystko też działasz na rynku polskim. Oczywiście jest to kwestia pracowników z zewnątrz, ale jednak rynek polski. Twoim zdaniem, co zauważyłeś, i co zauważasz przez te lata, jeżeli chodzi o polskich przedsiębiorców? Masz doświadczenia biznesowe. Z czym jeszcze, albo co się wyróżniło na plus, albo z czym mają problem polscy biznesmeni jeszcze? Jak obserwujesz? Powiem tak. Co jest innego u was na przykład? Najpierw zaczynam o zmianę. Mhm. Jak byłem w 2006 roku, a dzisiaj na 2020, co jest różnica? Różnica jest tak, że Polska bardzo szybko się zmieniło pozytywnie od 2010 roku. Jak my byliśmy tutaj studentem, to było ciężko znaleźć pracę dla obcokraju. Teraz w Polsce dla każdego jest praca. Pracę każdy ma. A co się zmieniło w takim razie, twoim zdaniem? Teraz jest tak, że tutaj
bardzo pozytywnie rozwijał biznesy, przedsiębiorstwo. Polska się stała bogatym krajem w 2006, 2007, 2008. Teraz jak widzę, ja kiedyś mieszkałem w Białymstoku. Jak chodziłem w Warszawę, od Warszawy do Białostoku, Białostoku do Warszawy, to cały czas bałem na kierowcę, bo tir od Litwanii, Białorusi zjechali do blisku i trąbili. Teraz mam 3 pas. Jak się wjeżdżam od Marki, to tylko hamuję się w Białymstoku. No tak. Jest dużo możliwości. Okej, jako kraj się rozwinął, a mentalność biznesowa, czy zauważyłeś coś, co bardzo nas wyróżnia albo bardzo nam przeszkadza? Nie, jak chodzi o polski biznesmenu, to ja zawsze miałem pozytywne, a teraz mam jeszcze pozytywne. Wcześniej było tak w 2006, 2007, 2008, 2009, można powiedzieć, czasy, gdzie polski biznesmenu też kombinowali, nie było dosłownie, tak spróbowało gdzieś tam słowo rozgrać, oszukać tego, a teraz z poziomem. Polsce mi to podoba, ludzi jak się ustalą coś, to nie zmieniają. Na Azji, moje doświadczenie, nie powiem, że może tak jest, może że ja nie mam szczęścia. Jak je spotkamy, to oni parę razy zmieniają słowa. Ustalimy i jest i zmiana. To jest... Polscy biznesmeni są słowni jednak. Tak. Ale myślę, że to jest kwestia tego bogactwa, które gdzieś tak już wcześniej wspomniałeś, że staliśmy się troszkę bardziej bogaci, to może mniej kombinujemy? A może kombinujemy gdzie indziej? To prawda. Nie, jeden z bogactwa, to też jest bardzo duża rola. Drugi, kultura, społeczeństwo to, bo zależy na jakie społeczeństwo mieszkamy, tak? Jaki jest tam kultura, jak się ludzie rozmawiają. Tak se, jak analizuję, to jest bardziej o kultura mentalności. To. Jesteś obcokrajowcem, mówi się o Polsce różne rzeczy. Jedni mówią właśnie, że jesteśmy bardzo otwarci, bo byliśmy przez wieki przyzwyczajeni do wielokulturowości i korzystaliśmy z niej. Inni mówią, że zamknięci. Jednak Azja dalej jest dla nas takim dość, można powiedzieć, no, egzotycznym krajem. Czy ty, zarówno po sobie, prowadząc tutaj biznes, jak i ściągając innych, czy masz taki problem, że no nie wiem, przedsiębiorcy są gdzieś uprzedzeni, albo może ludzie inaczej reagują na pracowników, czy raczej już przyjęliśmy tą rzeczywistość wielokulturową i wręcz cieszymy się, że jest tak różnie, bo możemy się uczyć? Nie. Jest dużo zmiana. Jak se, od czasu przyjazdu, tak? Jak se liczymy Polsce otwartości, to Polacy są bardzo gościnni. To wszyscy pochwalą, tylko ja też czuję, plus innym ludźmi spotkam, jak oglądam wywiady od innych osób, też to są prawda. Ale jak chodzi o otwartości, przyjęcie obcokrajów, tego, to część Polski, są, gdzie województwo można nazywać miasto, są rasiste. Były są troszkę mniej duże. Na przykład w Białymstoku to 2006, 2007 było ciężko. To jest tak, że jak mieliśmy studentów, oni się spacerili, to no, uderzyli na butlami, pluli się. Gdzie mu zdarzało się 3-4 razy, ale od tego mam plusa. Jak mieszkałem w Białymstoku, to ja mam teraz wszędzie oko. Ja co tam lewo, prawo, wszędzie jak ja spaceruję, to cały czas patrzę dookoła, jak tu mi chodzi. A to się zmieniło? Czy dalej tak? Teraz się zmieniło. Teraz w Białymstoku też się zmieniło, inne część Polski też się zmieniły. To rasizm się malały. Jak chodzi o pracodawcę, to pracodawca na początku 8, 9, 10 roku nie były bardzo otwarte. Bali się. Tak. Bali się dwa powód. Jeden, że oni sam, drugi, że mówili, że o nie wiem, jak się będą czuli moi pracownicy, jak się będą traktowali, nie chcemy na tym zakładzie było jakieś afera. I tak. I nawet było afera. Jak się na którym mały wioska mieliśmy ludzi, to tam ludzie na forum komentowali, zjechali brudasy i takie rzeczy. Też nie chcieli siedzieć na autobusie, którym Azjata chodzili, tak? Ale to się zmieniło. Ale czy to się tak zmieniło, że zobaczyli pracownika,
które na początku no boją się, bo nowe i atakują, a potem mówią, kurczę, on jest lepszy od naszego pracownika, on pracuje, jest wydajny, jest życzliwy, bo Azjaci też są dość otwartymi ludźmi, szybko chcą się uczyć, nie marudzą, nie kombinują, tak? Czy to jest tak, że ten pracownik azjatycki zapracował sobie na to zaufanie i otwartość? Tak. Że na początku, tak jak mówię, że ludzie się obawiali, że nie oni kłócą. Potem Polak, który pracowały, też bardzo się przyjaźnili. Jak mówimy Azjatów, to idźmy na konkretnych Nepalczyków, to nasze ludzie, Nepalczycy są cały czas uśmiechnięte. Mówi się, ręka boli, jadłeś, to że pracowały na fabryki, a ciężko się pracowały, nie nadzakał, że porównaniem inny pracownik nadzakał, to się odbywało sympatię. I jak mamy święta lub pracownik, oni się kolegowali, integrowali i się zaczynało wymiana razem grać piłka. O, jak w Polsce jest popularna piłka, to w Nepalu mamy popularną piłkę. To zaczynali razem grać piłka, jedno drugi odwiedzać. Ten sposób, przyjaźnili się ze społeczeństwem. Jak chodzi o fabryki, to pracodawcy widzieli, że małe kłopotliwe, nie ma kłopotów, nie ma takiej żadnej akcji, można powiedzieć, problematyczne. No, drugi, że oni są w każdej chwili gotowe do pracy, tak, nie ma problemu. To się reklamowało. To zaczynały jedno, drugi, trzeci pracodawcy wiedzieć i w ten sposób mamy więcej zachęć zatrudnić Nepalczyków. Ale zawsze gdzieś na końcu, moim zdaniem, w biznesie, nawet tym etycznym, tym otwartym, ten czynnik ekonomiczny zawsze gra kluczową rolę. I jeżeli koniec końców ten pracownik pracuje wydajniej, lepiej i opłaca nam się to, ponieważ no, nie ma z nim problemu, prawda? Nie ma problemów alkoholowych, nie ma problemów rotacji, nie ma problemów w ogóle, są otwarci i chcą pracować, to koniec końców i tak wygrywa ten aspekt ekonomiczny. Amit, dziękuję ci ślicznie w takim razie. Mam nadzieję, że kraj się będzie cały czas do przodu zmieniać. Jeszcze nie raz, że cię zaskoczy i powodzenia ci życzę w akcji turystycznej, w tym, żeby promować twój kraj. Moim gościem był Amit Yadav, a ja państwa zapraszam na krótką przerwę i na wywiad z kolejnym moim gościem.